Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. Ostatnio, w sobotę, mówiłem wam o tym statusie VIP w NFS World i zaczniemy sobie od tego. Tutaj jest taka opcja jak weryfikacja statusu Need for Speed VIP. Ja już to wcześniej zrobiłem i ponowne wykonanie tego procesu nie jest możliwe, natomiast otrzymałem samochód dodatkowy, czyli BMW GT3 Z4 GT3, i ono wygląda sobie tak. Można je sobie obejrzeć tutaj, natomiast w grze jak ono jeździ i tak dalej zobaczymy dopiero kiedy zajadę do stacji benzynowej i będę miał możliwość podmiany auta. Natomiast musicie przyznać, że wygląda po prostu niesamowicie. I to w zasadzie tyle jeśli chodzi o status VIP-a. Chodźmy sobie, kontynuujmy naszą rozgrywkę tutaj. Kontynuuj the run. I co tym razem? Czy będzie gorąco? Czy będzie zimno? No zaraz się okaże. Mamy tutaj jakiś wstęp. Okej, kurczę, coś kojarzę. Ach, nie będę spoilerował. Moja Porszawa. Wow, Audi R8. 5.2 bodajże. I startujemy. Bardzo, bardzo ładne widoki. I doganiamy R8. Wow. 85. pozycja. I to nie jest Kamasutra. Wiecie co tu będzie? Tutaj będą chyba zaspy śnieżne, bo słyszę już flary, które będą te zaspy śnieżne nam tu powodować. I uwaga! Proszę was uprzejmie, jak pięknie! Jaka piękna akcja będzie się tu działa. Zaraz za mną RX. Co ja gadam? R8. Wow! Fantastycznie. I zdaje się, że... Uwaga, uwaga! Cholera jasna. Oh. Dobrze, że jedziemy sobie w tunelu. No ale i tak nie jest nam się w stanie nic stać, bo... Ojej, musimy uważać na te grubsze gruzy. Czy raczej grudy lodu. Bo one mogą nas bardziej spowolnić. Okej, nadchodzi chyba ostrzejszy zakręt. Ale jakoś sobie dałem radę. Za mną jest już tuż R8. Muszę uważać, bo jest problem. Okej, jakiś wielki głaz. I znowu, o kurczę, było blisko. Okej. Piękny tunel. Trochę światło przygasło. I całkowicie zgasło światło. Nie mamy już prądu w tunelu, ale to nic nie szkodzi. Mamy przecież światła w samochodzie. Boże, co za beton. Okej. I znowu mnie pacan dogania. Muszę trochę przyspieszyć. Tutaj mamy kolejny checkpoint. Nitrujemy do końca. Ile tych checkpointów zostało, to nikt nie wie. Natomiast już słyszę kolejne syreny, a one nie wróżą na pewno nic dobrego. Zobaczcie, co tam się u góry dzieje, jeśli to widzicie. Za chwilkę spadnie na mnie kupa niezłej sraki. Okej, widzę kolejne głazy. Oj, Jezus! Spadło mi dosłownie 5 metrów chyba przed maską. Nie wiem, co dalej będzie. Zaraz zobaczymy. Aha, muszę pamiętać, żeby... Ojej. Żeby złapać jakąś stację benzynową. A na niej z kolei...
zmienić sobie samochód na BMW GT3, BMW Z4 GT3. Okej, trzymajmy się lewej strony może. Okej, jest, poszło. Wow! Lepiej się do tyłu nie patrzeć, lepiej się patrzeć do przodu. Jest, wow! Okej, tam widzę już metę. Już niedaleko, gaz do dechy! Ojej, ojej. Ta gra jest niezła, mówię wam. Tyle emocji, co ona dostarcza graczowi, to jest coś niesamowitego. No dobra, awansowałem chyba na wyższy sobie poziom. Nie użyłem żadnej powtórki, nie, użyłem jedną, bo... Co ja odblokowałem? O, Renówkę. Renault Megane. No dobra, chodźmy dalej. Zrobiłem sobie 5. odcinek, Góry Skaliste są ukończone. Odblokowałem serię wyzwań, ale tym się na razie nie będziemy przynajmniej zajmować. Bałwanek jako ikonkę profilową również odblokowałem. I okej, i będziemy sobie kontynuować dalej grę. Następny odcinek, co tym razem? Kawałek miasta, jakieś pola, tak? Jakieś takie polne obszary, równiny, krótko mówiąc. No i pięknie, pamiętamy o stacji benzynowej, gdzie chcemy sobie zmienić samochód. I już stację benzynową gdzieś tutaj widzę. Gdzieś widziałem. O, jest tu. Okej, specjalnie chciałem nawet wolniej jechać, nawet się zatrzymać, żeby zawrócić, żeby nie pominąć tej stacji, bo to jest teraz ważny element tego odcinka, żeby pokazać. Mamy tutaj BMW Z4 GT3, co nam się jeszcze odblokowało? Chyba już nic. Musimy tam w wyzwaniach sobie odblokować coś nowego. I tak zrobimy, ale to jeszcze nie teraz. Na razie pobawmy się trochę w Z4. Nie mamy tutaj możliwości jakby jej przerobienia. Wow. Gazujemy. Ktoś z was w komentarzach napisał, że ma wrażenie, jakby w Deranie wszystkie samochody jeździły tak samo, jeśli chodzi o osiągi. Wiesz, co ci powiem? Masz trochę racji, bo kurczę, naprawdę, ja też mam takie wrażenie, że jeżdżąc różnymi samochodami mam równe szanse z innymi tymi botami, ale to są boty, nie? Natomiast nie chcę tutaj nikogo też skłamać, ale mam podobne wrażenie właśnie co do tej sprawy w tej grze. Muszę się teraz skupić trochę na jeździe. Oj, oj, oj. Wow. Dobrze. Przede mną jest korweta, już widzę, to jest chyba Z06 Carbon Limited Edition. Ale ta GT3 jest świetna. Okej. Katastrofa, ludzie. Tam było zwężenie drogi i po prostu ktoś mi nagle wjechał na pas. Znaczy ja wjechałem w środek i nie ten. Dobra, jest. Cofnęliśmy się trochę. Jest karbonówka tutaj. Zdaje się, że to karbonka. Zresztą chyba innej korwety tutaj nie ma w tej grze. ZR1 jest w tej grze? Chyba nie, chyba tylko karbonka właśnie. Tak mi się coś kojarzy przynajmniej. A to co to tutaj jedzie? Porsche. Ej, natężenie ruchu jest naprawdę tutaj spore. Więc trzeba uważać. Może nawet lekko zwolnić. Fajnie wygląda ten śnieg. Oj, przepraszam, Aston Martin, ale... No cóż, to jest wyścig. To jest wojna, a na wojnie wszystkie chwyty są dozwolone. Tym bardziej, że jedziemy na śmierć i życie. Uuuu.
świetnie. Próbował mnie tam coś zramować, ale się mu nie udało. O, wysepka! Kobalt! Tutaj jakieś Audi? Nie, Cayenne to było. Fajnie, że tutaj te samochody są licencjonowane. Mam na myśli samochody ruchu ulicznego. O! Aj! Ford Ram. Fajna jest taki T3. Ale rzeczywiście, jakiejś specjalnej różnicy w stosunku do tej Porsche'y, którą miałem, różnicy w osiągach, nie widzę tutaj. Tak samo, jeśli chodzi o inne samochody. Prowadzenie może jest troszeczkę inne. Może nawet trochę lepsze. Ciężko mi też do końca stwierdzić tutaj. Trochę rozwaliłem ten samochód. Trochę się nim jeszcze pobawimy. Okej. No i mamy Country Music, goni mnie Ford GT. Przepiękne auto, jedno z moich ulubionych. I zobaczcie, jak pięknie. Fantastycznie. Fantastycznie, fantastycznie. Chodź tu Ford GT, już cię pokonałem. Musimy teraz tylko utrzymać prowadzenie. I to jest bardzo zdradzieckie uczucie, jeśli jedziemy na przedzie, bo ten z tyłu przeciwnik, on nagle dostaje jakiegoś takiego boosta od gry i zaczyna świrować, zaczyna jakoś bardzo szybko jechać. Może też dla niego działa trochę ten strumień aerodynamiczny, może nie, nie wiem, ale on ma skłonności do tego, żeby nas wyprzedzić w ostatniej chwili, a ja się tak łatwo nie poddam, Stacja benzynowa, zmieniamy wóz? Tak. Jedziemy dalej GT3, jest naprawdę świetna. Teraz może trochę dłużej się za tym gościem tutaj przyczaimy i spróbujemy go w ostatniej chwili machnąć. Co wy na to? A tak dla urozmaicenia. Co to jest? SLS! Okej, 9 sekund. Fantastycznie. No nic, tam to było trochę takie niefajne zagranie z mojej strony. Mogłem się bardziej postarać, przyhamować przed tym zakrętem, bo to jednak różnie to bywa z tym driftowaniem w Need for Speed The Run, szczerze mówiąc. Powinienem wejść w ten zakręt tak jak właśnie teraz to zrobiłem. A niestety. Wow. Co teraz? MP4? Nie, Gallardo. Wow, ale pięknie brzmi te Gallardo, wiecie? Naprawdę fantastycznie, zobaczcie na to. Wow! Widzieliście to? Masakra! Ale fajnie to było, fajnie to wyglądało, jak mnie te Gallardo doganiało. Chciałem właśnie ująć tą scenę, bo nawet kosztem mojej kraksy, ale mi się na szczęście poszczęściło. Na szczęście poszczęściło. No dobrze, mamy już 76. miejsce, bardzo ładnie udało nam się pokonać ten odcinek, właściwie bez większego stresu. Nie wiem, czy to zasługa bardziej tej Z4, czy mojej wprawy już. No moi drodzy, wielkimi krokami zbliżamy się do nowego... Wielkimi krokami zbliżamy się do Nowego Jorku, gdzie będzie zakończenie gry. Jesteśmy już, jeśli chodzi o odległość, no to jesteśmy ponad połowę drogi. Także trzeba się sprężać. Mamy tutaj kilku przeciwników i musimy nadrobić. Wow, fantastycznie. To wyszło po prostu fenomenalnie. Nie wiem, jak to zrobiłem, znaczy wiem w sumie, ale chodzi o to, że wyszło mi to fajnie i nie spodziewałem się, że
jeszcze kiedykolwiek uda mi się nauczyć dobrze jeździć w Need for Speed The Run. Może to nie jest jeszcze perfekcyjna jazda, ale mnie satysfakcjonuje. No tu jaki skrót był, zabójczy. No dobra, przede mną jest BMW GTS. Zdaje się, że tu naprawdę musimy już depnąć do końca gaz, bo to już nie są przelewki. Widzicie, że ci zawodnicy jeżdżą już bardzo dobrze. Te kaniony przypominają mi trochę Need for Speed Pro Street. Tam, gdzie się robiło te speedruny, długie takie wyścigi, sprinty. Wow, pięknie. Dobrze, teraz chyba będzie długa prosta. Nie, teraz pojedziemy sobie tutaj w skrót. Wow, gdzie to się jedzie? Oj, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Czy to aby nasz... Na pewno jest szybsza droga. Może odrobinę. Dobra, mamy tu podszawkę. Pięknie. Zostało nam... Jest. Co to jest w ogóle? MP4 i już GTR. To są naprawdę prawdziwe koksy. Czy moja Z4 da sobie tutaj radę? Cholera, nie pojechałem skrótem. Oj, niedobrze, niedobrze. Hamowałem już naprawdę na maksa, ale się nie udało niestety wyhamować przed tym trafikiem. Ale może właśnie teraz uda mi się pojechać w ten skrót, ten wielki, po właśnie prawej stronie. Tak jest, już go widzę! Jest tu. Oj. Udało się. Fantastycznie. Trochę tutaj jest tych. Trochę tutaj jest brudu. Ale mam nadzieję, że. Ale ślisko. O, przypomniał mi się fajny film. Filmik taki z YouTube'a. Jak ktoś sobie jeździ w Ferrari Enzo po bezdrożach. Musicie to zobaczyć. To jest genialne. Gościu po prostu na polne drogi się wpieprza w Ferrari Enzo. I ukończyliśmy sobie na pierwszej pozycji. Fantastycznie. Z4 podoba mi się. Znaczy, jeździ mi się nią dobrze. Nie wiem, w sumie dużej jakiejś tam różnicy nie ma między tą poprzednią porszawką, ale z wyglądu mi się podoba ta Z4 i może dlatego też jeździ mi się nią przyjemniej. Okej, no to na dzisiaj to by było tyle. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam was ponownie po więcej filmów z Need for Speed The Run. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.